No to ewidentnie mi nie poszło. I to jest właśnie to, co jest piękne w tych roguelike'ach. Sam zbytnio nie grałem w gry typu roguelike, ale już ten roguelike mi się podoba, z tego względu, że sesje gry są dosyć krótkie i łatwo bardzo zginąć i wszystko jest i tak generowane losowo, więc za każdym razem będziemy się mieli inną przygodę, jeszcze szczególnie na tym normalnym poziomie trudności. Dobra, to ORP twoja stara. Jeżeli starczy miejsca. Dobra, starczyło miejsca. Weźmiemy Kestrela, którym się, prawdę powiedziawszy, prościej gra i weźmiemy poziom normalny. Nim przynajmniej jakoś ogarniam grę. Tamtym, tym kurczę, torusem nie za bardzo, więc musimy sobie go darować. Są trudniejsze w tym momencie do prowadzenia. Dobra, musimy tak, wybrać ludków. Koziacino. Koziacino. Mamy jakąś kobietę? Tak się spytam. Szarki. Nie a szarki, tylko szarki. Olcia była kiedyś, tak, damy Olcie, która wygrała któregoś tam, jakiś tam konkurs. Olcia, proszę bardzo, mamy Olcie. Będzie dwa na jedną. Dwóch na jedną. Od dawna jest FTL. Nie wiem, z paręnaście minut dosłownie. Przed chwilą graliśmy jednym statkiem, którego przygoda zbyt długo nie trwała i zbyt dobrze się nie zakończyła, jeżeli o to chodzi. Dobra, w tym statku, jak to w tym statku, jak już wcześniej widzieliście, mam dostępną wyrzutnię rakiet i dostępny laser. Powinien być teraz Gites. Laser dam sobie na pierwszy slot, rakiety na drugi. I tak, przydałoby się w sumie. Przydałoby się, abyśmy mogli jeszcze jedno zasilanie mieć, ale dobra. Na razie wymagajmy zbyt wiele. Olcia będzie w maszynowni. Nie, będzie od uzbrojenia. A z kolei szarki będzie od tarcz. Kozacino będzie naszym pilotem, więc to się pewno dobrze nie skończy. Jak to ładnie Stel zauważył, ten statek jest Amelinium jest. O, kobieta do broni. No, wiem, że to nie jest dobry pomysł, no ale co poradzę. Co to chciało, że tędy raczej nie polecimy tu, chociaż cholera go wie. Polećmy sobie górą. To się źle skończy. Nie bierz mnie na pilota, bo wlecę w planety przy Kozjacino. Dobra, mamy tak. Przybyliśmy i od razu widzimy, że tam jest jakiś problem z małym statkiem. Pomóżcie nas, nam atakuje nam nas, atakują nas piraci. Boże, to się plączą w zeznaniach. No to pomożemy im i rozwalimy statek rebeliantów, albo oni rozwalą nas. To się jeszcze okaże, jak to ostatecznie wyjdzie. Nie, dobra, wpierw niech będzie tak. Niech lasery atakują. Niech atakują uzbrojenie, a tymczasem rakieta niech wali w osłony. No i czekamy. Niech nasi tutaj panowie i jedna pani walczą w dobrej sprawie i niech wygrają. O kuźwa, obrywaliśmy i to nieźle, ale dobra. Szarki powinien sobie raczej poradzić, tak obstawiam przynajmniej. Że raczej da radę. Choć kurde, mogę się mylić. Dobra, trzeba stąd wyssać powietrze, widzę. Bo inaczej to on sobie rady nie da. Przynajmniej ja tego nie widzę osobiście. Kurde, nasze osłony oberwały, co nie jest dobrą wiadomością, szczerze powiedziawszy. Więc trzeba coś z tym zrobić, kurde. Tak, mam autofire włączone, żeby nie zapominać, żeby on sam się odpalał. Ja spokojnie pamiętam, żeby go odpowiednio potem wyłączyć. Autofire jest po prostu tak, że to nie, że on sam celuje, gdzie ma strzelić, tylko on po prostu automatycznie cały czas strzela w to miejsce, które ja mu pokażę. Jak zginę, to cię zabiję, pisze Szarki. Nie zginiesz, dasz radę, luzik. Nie bój nic, będzie dobrze. Musi być. Tylko muszę naprawić, kurde, osłony. No kuźwo, co za zezole, ja pierdykam. Bez jaj. Kurde, oczywiście jeszcze tu się zajął ogniem. Ten przedział, niedobrze. Dobra, uzbrojenie oberwało. No i my także trochę oberwaliśmy, widzę. No, może tylko się ogień nie przeniósł. Kuźwa, przeniósł się ogień. Ja pierdykam, jaki hardcore w ogóle. No dobra, i co możemy teraz zrobić? Dobra, musimy z tym ogniem sobie poradzić. Kurde. Nieźle oberwali, szczerze powiedziawszy.
Dobra, ogniem tutaj w tym momencie sobie poradzimy, ale czy tu się nam ogień nie przedostał? Nie, dobra, ogień się nie przedostał, więc jest luzik. W tym momencie to nie ma tragedii. Musimy poradzić sobie z drzwiami. Dobra, drzwi tutaj są, tutaj powietrze już będzie, możemy lecieć naprawiać to. Och. Ktoś pytał, jak nazwaliśmy ten statek. ORP, twoja stara. Tak wiem, bardzo wymyślnie. Dobra, zamykamy wszystkie drzwiczki i musimy lecieć na naprawę osłon, bo osłony nie mają się zbyt dobrze w tym momencie. Jak brzydko, no brzydko, brzydko. Nawet bardzo brzydko. Jaki poziom trudności? Normal, co już widać na samym początku, jak obrywaliśmy w dupsko i to ostro. To naprawdę ostro obrywaliśmy w dupsko. Dobra, przydałoby nam się tak, dodatkowe zasilanie, które damy do silników. Tak, szarki idzie do Boże. Olcia idzie do uzbrojenia, szarki idzie do osłon. Jak sami widzicie, to zbyt dobre nie jest ustawienie, ale sprawdzimy jeszcze w przyszłości, jak ono wyjdzie. Tylko jeszcze musimy ulecieć tych naszych dwóch pajaców. I szarki do osłon, olcia do uzbrojenia. No i dobra. Skaczemy dalej. Boże, ja już widzę, że to będzie wesoły stream na poziomie normal. Ojojojojojojo. Dobra, lecimy. Odkryliśmy na tej planecie jakieś zabudowania, jakieś osady, ale nikt nie odpowiada na nasze wezwania, więc w sumie nie ma co z tym zrobić, szczerze powiedziawszy. Mamy wołanie o pomoc, ale najpierw polecimy tutaj. No dobra, mamy dronę, ale nie powinno być w sumie problemu. Raczej wielkiego, przeczuwam, że raczej powinniśmy sobie poradzić. Tak mi się wydaje. W sumie nawet nie wiem, czy jest sens używania rakiet. Dobra, nie tracimy rakiet, powinniśmy sobie poradzić. Raczej, raczej. No. Dobra, łyk herbaty na uspokojenie. Nasza stacja generująca pomieszczenie za tlen obrywało, ale nie szkodzi, to jeszcze nie jest tragedia. Czekam, że goście oberwał i tu już w sumie samo się będzie. On już tam nie, dla nas nie stanowi zagrożenia. O ja pierdykam. Dobra, tu jest o tyle ciekawe, że są wybuchy słoneczne, które mogą podpalić statek. Zajebiście. No dobra, troszeczkę się podpaliliśmy, ale w sumie dobra, nic złego się nie stało. Wyssiemy tlen stąd i będzie dobrze. Będzie dobrze. Dobra. Tylko tam się silnik nie podpalił, bo inaczej stąd nie wystartujemy. Dobra. Zaraz będziemy mogli spadać. Luzik, luzik, luzik. Dobra, skaczemy stąd i uciekamy, bo to jest masakra jakaś. Dobra, lecimy na pomoc. O, akurat miał być wybuch słoneczny. Ha, 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 ha. Rozbłysk. Znajdujesz liczną flotę statków, uciekających statków z małej stacji kosmicznej. Witasz się z nimi i pytasz, o co chodzi. Pomocy jesteśmy. Zostaniemy otoczeni. Przez gigantyczne pająki. Tylko ja już co 2 lub 3 razy wymieniam tego eventa. I za każdym razem, gdy były te gigantyczne kosmiczne pająki, to jednego z moich załogantów wcięło. Więc nie, 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 nie. Ja stąd spadam i nawet nie będę ryzykował życia moich kochanych członków załogi. Kurczę, fajna ta gra. No co ty nie powiesz, Cyper? No co ty nie powiesz? No dobra, walczymy teraz ze zwiadowcą mroków. Dobra, oni mają tak. Co możemy im zniszczyć? Możemy im zniszczyć to. Trzeba zniszczyć im uzbrojenie i trzeba zająć się osłonami. Weź poślij im niuka. A zaraz podeślę, spoko luz, o to się nie bójcie. O to się nie bójcie, zaraz im podeślę niuka. W ogóle jesteśmy w. Ha. No i znowu oberwaliśmy. Kurde felas. Kłaczam pomoc. Bo zbrojownia się pali, co nie jest zbyt fajną rzeczą. Zbrojownię trzeba szybko tutaj ogarnąć i zaraz trzeba będzie ogarnąć system tlenowy, kurde felas. Ajajajaja. Tak, to my jesteśmy teraz ogólnie w polu asteroidów,
Jest o tyle ciekawe, że te asteroidy także w nas wlatują i we wroga zarówno, więc jest ogólnie ciekawie, jakby nie patrzeć. Olcia zginie. Nie, nie, Olcia nie zginie, luzik. Olcia da radę. Musimy tylko szybko naprawić system uzbrojenia, bo inaczej będzie nieciekawie. Przynajmniej mu rozwaliliśmy uzbrojenie, więc on także nie może w tym momencie nic zrobić zbytnio. Tyle dobrego. Dobra, już prawie. Dobra, ponownie w system uzbrojenia, żeby go rozbroić. Dobra, a tymczasem Sharky idzie szybko naprawiać urządzenia tlenowe. Dobra, nie ma poddania się, nara. Kuźwa, silnik oberwał, ale... A, dobra, stąd możemy wysłać powietrze. W tym momencie silnika jakoś szczególnie nie potrzebujemy. Ale musimy szybko stację tlenową naprawić, bo jak sami widzicie, mam tlen tylko na poziomie 35%, czyli nie wesoło. Kurde, znowu oberwaliśmy, niedobrze. Niedobrze, kurde. Oj, niedobrze, ale dobra, stacja tlenowa naprawiona, idziemy szybko do osłon. Silnikami zajmiemy się później. Niech tylko... O, dobra. Powietrze wyparowało. Możemy zająć się naprawą silnika. Uff, dobra, przeżyliśmy. Ledwo, bo ledwo, ale znowu przeżyliśmy. Dobra, to będzie dobre. Ja już czuję, że ta sesja będzie dobra. Co najmniej dobra. No, bo nie zaraz to naprawię, będzie luzik. Będziemy stąd spierdzielać, bo to nie jest zbyt bezpiecznie. Szczerze powiedziawszy. Musimy jeszcze trochę uleczyć naszych crewmenów i crewmenkę. Bo trochę oberwali, jakby nie patrzeć. Dobra, skaczemy, nie ma co. Tak, mamy tu sklep i mamy wołanie o pomoc. Polećmy do wołania o pomoc i może zdążymy też do sklepu podlecieć. Grasz od nowa, Moski. Tak, to jest granie od nowa. Czy jest to jakaś otwarta galaktyka do eksploracji, elementy RPG? No właśnie nie ma. Nie ma tylko tutaj trybu sandbox. Musimy ciągle poruszać się, uciekać przed flotą rebeliantów. Wołanie o pomoc, pobliska ludzka kolonia wydobywcza. Nieznane. Nie. Nie chcę im pomóc, bo już też to miałem. I także wcięło jednego mojego załoganta. Nie ma. Tak, przydałoby nam się, co by nam się przydało? Przydałoby nam się... dodatkowa osłona, tylko ją jeszcze nie możemy do końca używać, więc to niestety odpada. Mamy tu też sklep, ale możemy nie zdążyć do tego sklepu podlecieć, więc sobie go darujemy. Okej, okay, dobra, mamy statek rebeliantów, Gites. Trzeba będzie go rozdupcyć. No w sumie nie Gites, no ale trzeba będzie go rozdupcyć, jakby nie patrzeć. Na szczęście ma tylko jedną tarczę, więc to nie będzie jakiś strasznie wielki problem. Grunt, żeby on zbytnio nas dużo nie trafił. Zobaczymy. Cóż ja widzę, Star Moskita, pisze Tortelix. Kurde, trafił, ale dobra, w sumie trafił tam, gdzie mógł sobie trafić, nic tam złego nie zrobił. On oberwał, ale długo nie pożyje, szczerze powiedziawszy. Jestem bardzo cieszy. Dobra, możemy na razie oszczędzić sobie rakiety, bo rakiety kończą się zazwyczaj w najmniej potrzebnym momencie. Trzeba znowu teraz rozwalić tutaj ten system uzbrojenia, bo zaraz będzie strzelał do nas, co mi się nie za bardzo podoba. Ale spudłował. Nie ma poddawania się. Ha, 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 ha. Cieniaki. Dobra, czy możemy coś kupić ciekawego? Wiecie co, przydałoby się... Co by się przydało? Nie, no bo na razie nic nie kupuję. Może przeżyjemy dalsze przygody. Daj ludzi do systemów. A co, nie dałem do nich? O kurde, dobra, zaraz dam, sorry. Dobra, możemy interweniować? Interweniujemy. Będzie śmiesznie. Olcia do uzbrojenia. Sharky do tarcz i niszczymy szybko uzbrojenie. To jest pierwsze, które w tym momencie musimy zniszczyć. Inaczej będzie niewesoło. No, go. Ładujcie się szybciej, ładujcie. Można w ogóle takie fajne ulepszenie któregoś pięknego razu kupić. Które pozwala od razu naszym działom być naładowanym. Jak wyskakujemy z nadświetlnej, to od razu mamy naładowane działo.
Idealny materiał na 46. rocznicę Star Treka. A kiedy to była ta 46. rocznica? Tak się spytam. Tak mnie ciekawi. Ja jakoś nie jestem zbytnio w temacie Star Treka obeznany. Daj ludzi do systemów, to było już tak, tak. Dziś jest chyba. Dzisiaj? Lol, czekajcie, aż normalnie sprawdzę. Lol, lol, lol. Jak to dzisiaj jest, to normalnie będę miał polewę. Star Trek. I tak. Zaraz, dam wam tutaj podgląd na to, co robię. Sekunda. Proszę was bardzo. I co my tu mamy? 11 filmów pełnometrażowych, Star Trek 66, Star Trek oryginalna seria. Premiera 8 września. LOL, trol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 . No to po prostu piękne uczczenie wydania Star Treka. Ale beton, nie mogę. No po prostu beton nad betonami. Ładny stream wyszedł. Naprawdę ładny. Tego nie podejrzewałem, naprawdę. Tego po prostu nie podejrzewałem. Dobra, tymczasem wracamy do FTL. Ech, dobra, na razie żyjemy. Tyle dobrego. Możemy coś kupić. Przydałoby, jak się mówiłem wcześniej, jeszcze dodatkowe... Dodatkowe osłony. Dobra, mamy teraz dwie osłony, ale nie mamy szpitalu, ale dobra, no to bez tego można się jakoś jeszcze obyć. Dobra, lecimy do wyjścia. Faster than Moskit. Moskit, czemu przestałeś nagrywać Gothica? Nie, jeszcze Gothic będzie, luzik. Gothic jeszcze będzie, tylko dajcie mi... No muszę to jakoś regmówkę zrobić, kurde. Nie wychodzi mi to ewidentnie. Dobra, gdzie lecimy? Do góry czy w dół? Do góry czy w dół? To jest pytanie. To jest dobre pytanie. Góra, ktoś napisał pierwszy. Dobra, to lecimy do góry. Kinia napisał, bądź napisał, nie wiem, czy to jest on, czy ona. Ale trafiłem, kurczę, do mgławicy. Sporo tych tutaj sektorów jest, tych systemów. O, jestem zagadką, pisze Kinia. Dobra, bądź się zagadką. Niech ci będzie. Jak chciałeś, to tak możesz. Dobra, mamy statek wroga, który także ma dwie kurde tarcze i ma do tego dronę, która będzie nas atakować i ma uzbrojenie, które także już mnie wkurza, więc... Nie ma bata, trzeba tym się zająć. Koniecznie. Tylko tak, w sumie wpierw trzeba byłoby... Dobra, najpierw zaatakujemy rakietą ich osłonę. A dopiero później ich uzbrojenie, żeby najpierw osłona zeszła, bo inaczej to co już mamy tylko jedną szansę na trafienie, więc to jest bez sensu. Dobra. I teraz uzbrojenie, super. No, to już praktycznie wygraliśmy, szczerze powiedziawszy. Nawet nie ma co tracić rakiet, bo teraz nie powinna zbyt dużo złego zrobić. Dobra, drona odpadła, to teraz jeszcze uzbrojenie... Walnąć. O, widzę, że mają w ogóle broń jonową. I teraz widzieliście, że przez chwilę nasze... Boże, nasz... Jak to się zwie? Nasze osłony były wyłączone. Ta gra jest słaba, nie można zabijać Kerbali. Moskit, a co z USS Pancernikiem? No i USS Pancernik zakończył swoją służbę, jeżeli o to chodzi. Zakończył swoją służbę i no cóż, był prawie bliski osiągnięcia ostatecznego celu, ale no niestety nie do końca mu się to udało. What game is this? This is FTL, faster than light. Nie den, tylko than light. Kinia. Okej. Okay. W ogóle rozkminiam, czy mnie zrobić anglojęzycznego streamu. To byłoby śmieszne. To byłoby mega śmieszne. Moski, a zrobisz live samodzielnego Daisy, jak wyjdzie? Jeżeli będzie mi działać, to tak. Nie widzę problemu. Dobra, mamy dodatkowe zasilanie, to możemy odpalić...
hospital, nasz szpitalik. A po co? Tak dla brechtu. Tak dla brechtu. Rób anglojęzyczny. Na jakich zasadach i kiedy będziesz rozdawał te kluczyki? Na jakich zasadach jeszcze nie wiem, jeszcze nad tym myślę. A jeżeli chodzi o to kiedy, to w okolicach premiery, czyli gdzieś koło 13 bądź 14 września. Wtedy będzie rozdawanie kluczyków. Dobra, trendy polecimy. Wybierzcie, lecimy na północ czy na wschód. Na wschód. Na północ czy na wschód. Pierwszą odpowiedź wybiorę. Na wschód. Dobra, lecimy na wschód. Zachód. Jezus Maryja, Kseno, zachód. Przez U zamknięte się pisze. Ciężko uszkodzony statek Federacji chowa się w mgławicy. Tutaj w tym miejscu, w tym systemie. Zanim nawiążę z nim kontakt... Nie. Zanim nawiązaliśmy z nim kontakt, on schował się tutaj w głąb mgławicy. Gońmy go i zobaczymy, czy będziemy mogli im pomóc. Mieliśmy szczęście i znaleźliśmy... ich dryfujących w mgławicy. Są przyjaźni. Aha. Dobra, mamy w ogóle jednego zioma. Mamy Bormana. Lol, mamy mrówkę Borman. Ale beton. Dobra, Borman idzie do maszynowni. Mrówki, czy tam jak to woli, modliszki. W sumie to są modliszki, ale z odległości wygląda też trochę jak mrówka. Są o tyle fajną częścią załogi, bo są dobrzy w walce. Mają tak, jak tutaj po prawej stronie widzicie, mają podwójne obrażenia w walce, zadają ogólnie i mają troszeczkę szybszą prędkość poruszania się, ale wolniej naprawiają rzeczy, no coś za coś, tak? To są moskity, Carlos pisze. Moskitier, lol, trolololololol, jaki beton. Dobra, lećmy na północ. Możesz go nazwać, no właśnie nie za bardzo, kurde. A szkoda. Dobra, możemy postać ukryci albo jej gonić. Ukryci czy i gonimy? Pierwsza odpowiedź wybiorę, którą ktoś nam pisze. Goń. No dobra. Wiedziałem, że i tak tak będzie wyglądać. No i co? I co? Oni uciekli mi? Bo nie ogarniam. O, nie, nie ogarniam. Chyba uciekli, bo nie do końca przeczytałem, co tam pisze. Hide and dangerous. Dobra, mamy piratów. Atakujemy ich. W ogóle śmieszny statek, jakby kto pytał. Więc tak, co możemy pierwszy zniszczyć? Uzbrojenie i rakietą... I rakietą tarczę. Ale w sumie dobra. Ale oni mają tak, oni mają trzy bronie, co mi się już w tym momencie nie bardzo nie podoba. Się to bardzo w tym momencie już nie podoba. Szczególnie, że mają rakiety, kuźwa. Sprawdźmy, czy nic się tutaj nie pali, bo to nigdy nic nie wiadomo. A ja chciałbym, no tak, pali się, co mnie zbytnio nie dziwi. Ale dobra, zaraz weźmiemy stąd powietrze i będzie dobrze. Kurde, tutaj też oberwaliśmy. Ale dobra, nic się nie pali. Tyle dobrego. Próbują uciec. Nie, 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 panowie. Nie, 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 nie ze mną te numery. Nie ze mną te numery. Przegrasz, morski. Nie przegram, dajcie spokój, proszę was. Bez jaj. No kurde, zaraz zezolę. Nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Zaatakowaliście nas, to teraz przegrajcie. Z honorem. Kurde, trochę kiepsko widzę stan naszego kadłuba. Nic dobrego ogólnie. Dobra, lecimy tutaj teraz. O! Mojej pamelce pisze, że haha, moja pamelka chciałaby obejrzeć stream, ale nie może odpalić czatu. Aha, dobra, Pamela mnie ogląda. Co to możecie przesłać pozdrowienia Pameli, jeżeli o to chodzi. O, dobra, co my tu mamy? Zaraz, jeszcze raz na GG. Piszesz drugi raz. O, jest Pamela, widzę cię. O, o, jest Pamelka. Dobra, tak. Dobra, co my tu mamy? Mamy handlarza.
handlarza na czarnym rynku. Możemy go za. Możemy go zignorować, możemy zaatakować, bo możemy kupić nieznaną broń za 65 złomu, ale niestety nie mamy tego złomu. Zaraz, damy Pameli moda, to będzie śmieszne. No, chodź tu, Pamelo, żeby ją widział. Voice. A voice to chyba był mod, tak? Nie, OP to był voice, przepraszam. Przepraszam was bardzo. Dobra, Pamela ma moda, to będzie teraz śmieszne. No w sumie tak, bliska osoba musi mieć moda, nie ma bata. Moskit, bijesz rekordy, 150 widzów. O, to mnie bardzo cieszy. To co, atakujemy czy sobie go darujemy? Walcz, piszecie. Dobra, niech wam będzie. Aha. Moskit, Boże, Pamela powie coś, ale Pameli nie ma ze mną. Pamela jest tylko na czacie. Ha. Może teraz mnie rozbroiłaś i zdekoncentrowałaś, kochana. Cholera jasna. Atak the ship. No to atakujemy. Nie gadaj o mnie, tylko graj. Cała moja kobieta. Dobra, atakujemy statek. Tylko tak, będzie problem z tego względu, że on ma dwie tarcze, więc trzeba po pierwsze dobyć mu się do tarcz, bo nawet nie mamy o co atakować laserami w tym momencie, bo to nam nic nie da. Więc musimy się bronić i starać się jakoś przetrwać to. Zara Pamela da każdemu bana. A kurczę, wyłączyli mi trochę tarczy, co mi się za bardzo nie podoba, ale dobra, my też mu tarczy włączyliśmy. I gościu teraz ładnie oberwie od nas. Mi się bardzo podoba i bardzo mnie to cieszy. Walnijmy mu teraz uzbrojenie. Kurde, spudłowaliśmy rakietą, niedobrze. Rozpalają napęd FTL, ale nie ze mną te numery, dzieciaczki. Nie ze mną te numery. Zaraz walimy napęd i nie będzie ich. Oh yeah! Tak, ktoś tu pyta się, czy Pamela ma chłopaka. Nie ma chłopaka, tylko ma narzeczonego, jeżeli już, moi drodzy. Jeżeli już, to ma narzeczonego. I tak, przydałby się chyba lepszy napęd, albo nie, lepsze sensory, będziemy więcej widzieć. To będzie bardziej przydatniejsze w tym momencie, w sumie. Dobra, ta cholerna mgławica. Przez tą cholerną mgławicę nie widzę, co się dzieje na moim statku. A może ktoś mnie poinstruować, jak tę grę zdobyć? Bo kod dostałem, ale gdzie to wpisać? Ale chodzi co, o Just Cause czy o FTL? Chyba o Just Cause, domyślam się, a nie o FTL. Lol, ile ty masz lat, Moskit, że się żenisz? Lol. Lol. Trolololololo. Masz zepsute sensory? Nie, sensory? A mam zepsute, o lol, bez kit. Znaczy nie, sorry, one nie są zepsute. Tylko przez to, że jesteśmy w mgławicy, to one nie działają tak jak powinny i po prostu nie działają w sumie tak na dobrą sprawę. Moskit ma 12 lat. dobra, atakujemy albo unikniemy ataku ze strony statku. 5,5 pisze Pamela, a ty masz 6. Atakujemy zautomatyzowany statek, uzbrojenie i osłony i będzie dobrze. Pobela ma 2 latka. O kurde, oberwaliśmy, niedobrze. Bo zobaczmy, czy nam się tu nic nie pali. Bo pożar to jest najgorsza rzecz. Dobra, mamy tylko dziurę. A to w sumie też niedobrze. W sumie też niedobrze. Dobra, wyślijmy Mantisa, żeby tą dziurę naprawił i będzie dobrze. Dobra, tarcze usunięte. No i teraz tylko uzbrojenia. Uzbrojenia się pozbyć. W sumie uzbrojenie też się zostało pozbyte, więc w sumie nawet nie ma o czym tutaj gadać. Zaczynają się romanse streamowo-czaterskie. Moski i tak przegrasz. Nie, to, że ja przegram, to nie jest w ogóle żadna tajemnica. Tylko zależy od teraz od tego, jak daleko dojdę. Moski, weź się napraw. Z miłą chęcią, gdybym miał gdzie. Dobra, obroniliśmy teraz stację, która tutaj była zaatakowana i mamy dostęp do dodatkowego złomu i do drony defensywnej. W sumie spoko, tylko nie mamy teraz żadnego systemu sterowania dronami, więc nie możemy nawet go używać, a szkoda. A wielka szkoda. Boże, ile was tutaj się coraz więcej na tym czacie robi na streamie. Co mnie cieszy, mnie to nie powiem. Jeżeli będzie podobna frekwencja za tydzień, albo w najbliższym tygodniu, to myślę, że spokojnie rozdam nawet jeszcze przed premierą ten kluczyk jeden. Znaczy, może nie tyle co rozdam, co wyłoni jedną osobę, która dostanie kluczyk, ale dopiero w dniu premiery. Żeby uszanować wolę twórców.
Ej, ale czemu? O kurwa. Mantis zginął. O fuck. Udusił się. Ale czemu się udusił? Za jakie grzechy? Kurde felas. Ale ol, dobra, olci nie stracimy, luzik. Ja pierdykam, jaka w ogóle porażka. Straciliśmy jednego z załogantów. No, dziura go wessała. O, no to GG dla Mantisa, no niestety. Ale no nie był, powiedzmy, że typowym członkiem załogi, no. Musiał mi czymś podpaść widocznie. Moskit zabójca. Oj tam, oj tam, oj tam, no. Szczegóły. Polećmy jeszcze do jednego sektora i powinniśmy jeszcze zdążyć być może do drugiego sektora wrócić i polecieć i wrócić. Moski 165 osób, puść reklamy, gdybym mógł, to bym puścił, szczerze powiedziawszy. Czujemy się nadzy bez działających sensorów. Dobra, nikogo nie ma. Jeszcze tutaj zdążymy polecieć i możemy lecieć do wyjścia. Moski zamiast zabijać kerbale, to zabija mantisy. Kerbale, pamiętamy. O. Dobra, co my tu mamy? A, to jest w ogóle jakiś wygnaniec z rasy rochów, z tego co widzę. Z tego, przynajmniej tak mi się wydaje. Możemy go zostawić bądź zaatakować. Atakujemy go. Kuźwa, tak, tak zaatakujemy go, że nie mamy w tym momencie energii, bo jesteśmy mgławicy i tam mgławica, zara, jest taka, że zabiera nam połowę mocy, kurde, połowę mocy naszego reaktora. Ja pierdykam, jaka porażka. To nie był dobry pomysł. Dobra, to wszystko idzie w osłonę, w tlen i w uzbrojenie. Musimy ich jak najszybciej rozwalić. Jak najszybciej, naprawdę. I szybko trzeba rozwalić uzbrojenie, bo inaczej będzie lipa, lipa, lipa. Ale dobra, przynajmniej mam choć jedną tarczę energetyczną. Tarczę, osłonę ogólnie, więc nie ma tragedii jeszcze aż tak strasznej. A takiego betonu to nie przewidywałem. Dobra, gości ładnie oberwał, co mnie bardzo cieszy. I teraz tylko uzbrojenie mu. W sumie ma zniszczoną. Dobra, to już nawet nie ma. To już jest wygrana walka. Tlenu masz mało. Nie ma mało, 98%. To co, mało tlenu? Bez przesady. Moskitek umrze, moskitek umrze. Jeżeli wywalisz z silników energię, to FTL nie zadziała. No wiem, no ale w tym momencie FTL mi nie był potrzebny. Potrzebowałem energii nie do FTL-a, a do... A do zasilenia uzbrojenia, więc to chyba było ważniejsze według mnie. No i dobra, lecimy do następnego sektoru. Aż nie mogę w to uwierzyć, że już do trzeciego sektoru. Możemy polecieć do sektora kontrolowanego przez rebeliantów, bądź sektora cywilnego. Ha. Nie, lecimy do sektora cywilnego, ulepszymy sobie łajbę. Jak to ktoś ładnie napisał. Tylko tak, musimy zwiększyć masę, to znaczy zwiększyć zasilanie. I skaczemy teraz gdzie? Jesteśmy nadal w mgławicy, co mnie zbytnio nie cieszy. Polecimy sobie tak bardziej środkiem. Ja taką mam nadzieję. Ile trwa live? No już z godzinki, znaczy półtorej godzinki, a nie całej godziny gramy w FTL samo. Tak naprawdę. Mało paliwa. O kurde, bez kitu mało, niedobrze. I bardzo niedobrze, że mamy mało paliwa. No i kurde, znowu trafiliśmy na to, że mamy tylko połowę mocy reaktora. Ja pierdykam. Tak długo? Tak, kochanie, tak długo. O 12 miało się zacząć. Tak, ale odpaliłem chwilę wcześniej. Oj tam, no. Co mi zrobicie, że wcześniej odpaliłem? No dobra, musimy pozbyć się napędu, bo to innej opcji w tym momencie nie ma. I celujemy w uzbrojenie i w tarczę. Oby to się dobrze skończyło, bo inaczej kiepsko to widzę. Wow! Mamy wrogów na pokładzie, ale beton. W dronę, kurde, abordażową. Niedobrze, bo ona jest dobra w walce. Co mi się, szczerze powiedziawszy, nie za bardzo podoba. Ale dobra, pozbyliśmy się uzbrojenia. Co mi się bardzo podoba. I moglibyśmy jeszcze bardziej mi się pozbyć osłony. Tylko tej drony musimy się, kurde, pozbyć, bo inaczej to będzie jedna wielka lipa.
ktoś pisze za Olcia, ale przecież Olcia żyje, o co wam chodzi? Drony się pozbyć. Dobra, uzbrojenie im wróciło do działania, więc trzeba się uzbrojeniem zająć. Wow, wow, Szarki, uciekaj! Uciekaj, Szarki! Bo inaczej źle skończy. Tylko tak, teraz nie mamy... Dobra, kiepsko to widzę. Musimy najpierw rozdupcyć statek, bo... Bij centrum dron. O właśnie, drony. To jest dobra myśl. To jest dobra myśl, bo wtedy ta drona nie będzie działać prawdopodobnie. Tak, drona nie powinna teraz działać, więc mogę... W sumie włączmy rakiety i włączmy szpital. I tak, tylko nie mamy teraz zasilania w tlenie, co nie jest fajną rzeczą, ale damy jakoś radę. Trzeba jeszcze uzbrojenie im walnąć, rozdupcyć. Będzie dobrze. Nie, nigdzie nie uciekniecie. Zaatakowaliście mnie, to teraz macie za swoje. Tylko tak, widzę, że on tak czy siak tutaj działa. I mamy tutaj problemy z przeciekiem powietrza. Ale dobra, poradzimy sobie, luzik, nie będzie źle. Będzie dobrze. Paliwo mam mało, no mam mało, kurde. Przydałoby się paliwo, nie powiem. Wow, bo zaraz nasi tutaj załoganci padną. Ojojo, dobra, szybko. Szybko do szpitala. Dobra, gites. Dziura ich wessa. nie wessa, luzik, nie weźcie ich, nie bójcie się o to. Aż tak źle nie będzie, tylko tak, nie mamy... Tak, zaraz. Musimy wyłączyć lasery i tu to musimy włączyć. Bo zaczyna kończyć nam się tlen, kurde felas. Duszą się, już się nie duszą, luzik, już jest luzik. Zobaczymy, czy ta drona jeszcze tutaj jest, czy ona wyparowała, ale chyba... A nie, dobra, luzik, jest taki beton, że ich statek został zniszczony, więc stracili kontrolę nad droną. Więc tyle dobrze. Panie Moskicie, dziura w samolocie. Moskit, oni robią abordaże, czy ty też możesz? Tak, ja też mogę robić abordaże, jak najbardziej. Jest to jak najbardziej możliwe. Dobra, Olcia idzie do uzbrojenia, Szarki idzie do tarcz. Moskit nie może, bo nie ma teleporta. No nie mam teleportu, ale mogę go wykupić, jeżeli gdzieś będzie na jakimś, w jakimś sklepie, więc jest taka możliwość tak naprawdę. Nie rób abordaży, tylko dronowe aborcje. Znaczy abordaże dronom. Czaję. Dobra, mogę... Kurde, gdzie jest jakiś sklep? Ja nie potrzebuję rakiet, tylko potrzebuję paliwa. No! Sklep. Moskit, czy ma zamiar robić wielki boom na koniec? Tak, mam zamiar, tylko wpierw muszę kupić paliwo. Kontrola dronami by się przydała. Tylko nie mam na to kasy, goddammit. No i musimy naprawić też statek. No i tyle było z zakupów naszych. Super, po prostu super. Można przejąć statek. Nie, no nie do końca. Znaczy można go przejąć jako tako, ale nie można nim latać. Moskit, zrobisz kiedyś live z X3? Jeszcze kiedyś zrobię. No dobra, no i to tyle było z naszych zakupów. Niestety. A można kupić nowy statek. Są nowe statki, ich się zdobywa, odkrywa, odblokowuje. Wraz z rozwojem gry. Co by nam się przydało? Przydałyby nam się te dodatkowe lepsze drzwi w sumie. Tak, to by się przydało, żeby nam... Żeby im ciężej abordaż szedł. Będzie gites. Dobra, skaczemy dalej. A tak przy okazji, kiedy Gothic? Nie wiem kiedy. Będzie, ale nie wiem kiedy. Dobra, więcej do Nebuli nie lecę, do Mgławicy, bo to jest masakra. ORP twoja stara, serio? Tak, Mr. Magic, serio. Byśmy mogli kupić teraz od tego statku niewolników jednego niewolnika, ale niestety nie mamy tyle kasy, więc możemy ich albo zignorować, albo zaatakować. A zaatakujemy, śmierdzieli. Chyba sobie Spor zainstaluję przy Kubizus. Nie no, proszę cię, Spor? Czy to jest kiepska gra? Jak można w Spor grać? Znaczy Spor no nie było złe, ale to nie było to, co miało być tak naprawdę. Gra została, na początku była genialna,
a potem robiła się tandetna, naprawdę po prostu tandetna. Dobra, tarcze trochę mu wysiadły, więc my teraz załatwimy mu... Olo, wyrwaliśmy, kurde, felas. No dobra, powinniśmy dać radę, by tylko Olcia tutaj na mnie umarła z uduszenia i będzie dobrze. Oh, goddammit, no bez jaj. Nie, musimy przywrócić do działania nasze uzbrojenie, bo tak to będzie lipa. Bez uzbrojenia jesteśmy, no, niezbyt ciekawej sytuacji. Jakby nie patrzeć. No ruchy, 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 kurde. Obrywamy ładnie, szczerze powiedziawszy, od tego statku niewolników. Dobra, padło nam zasilanie. Nie jest dobrze. Jest kuźwa bardzo niedobrze w sumie. Zasilanie w tarczach. No to może być GG. Dobra. Dobrze, żeby tam się teraz pożar nie rozprzestrzenił. Tak, osłony. A, musimy naprawić system tlenowy. O, tutaj pilot sobie poradzi. Jezus Maria, ile on ma tego? Kur! No bez jaj. Po prostu bez jaj. Ile on tego tutaj ma? Taka w ogóle porażka. Lol. Ej, nie no, chyba zaraz byśmy stąd spierdzielimy, bo to ja kiepsko to widzę. Lol, ale w dupsko dostaje mi to ostro. Dobra, uciekamy, ty, nie no, nie ma bata. Lol. Lol. Tego bym się nie spodziewał, szczerze powiedziawszy, że aż tak w dupsku dostaniemy. No dobra, trochę jak tchórz się zachowaliśmy, no ale innej opcji w sumie nie mieliśmy. Ja pierdykam, jaki hardcore. To był chyba boss, nie, to był Imbatos. Imbatos to był. O, rozdaj energię, zaraz rozdam, tylko muszę ponaprawiać statki. Znaczy, boże, statki, muszę pomieszczenia ponaprawiać, wtedy będę mógł rozdać energię. Przeceniłeś swoje siły, no tak trochę przeceniłem, nie spodziewałem się, że on ma aż tyle rakiet, kurde. Gdyby nie te rakiety, to bym dał radę, a tutaj goś mnie ładnie pojechał rakietami, po prostu. Dobra, tutaj tylko nie tak jest, jak powinno być. No i dobra, żyjemy, to jest tyle dobrego, ale... Kiepsko to widzę, oj kiepsko. Oj, bardzo kiepsko. Pojdziemy sobie tędy, przez dwa sektory i potem przez dwa systemy i potem do sklepu i do wyjścia. O, kurde, tu jest... O. Statek automatyczny rebeliantów, który ma trzy... A zaatakujmy go, będzie wesoło. Musimy mu zniszczyć uzbrojenie i... Czy tak, w sumie wpierw musimy mu zniszczyć uzbrojenie, to jest podstawa. A za chwilę mu zniszczymy tarczę i będzie dobrze. Dobra, jedno uzbrojenie zniszczone, więc w sumie więcej się nie musimy martwić zbytnio. Teraz tylko zniszczmy tarczę i będzie luzik. No i dobra, teraz już to po prostu czysta formalność tak naprawdę. Moskit, zginiesz. Nie, nie zginę. Wszyscy przeżyjemy. To dobrze, gdyby nasz statek nie pudłował, nasza załoga. O, dobra, teraz będziemy mieć większe szanse na... Na szybszego zdjęcia, może tak. Moskit, to nowa gra czy ta co wczoraj? To jest nowa gra. USS Panzering zakończył swoją przygodę. Tymczasem teraz gramy ORP, twoja stara. Nie pytaj. Tak, mamy trochę punktów, ale... Je w sobie zaoszczędzimy. Nieodwiedzone, możliwe... Możliwy statek, wykrycie możliwego statku. Olcia jest ranna, no tak, jestem ranni na sieci. Możemy wynająć najemnika, żeby opóźnić tych rebeliantów, bądź żeby skautował tego, bądź zaatakować go. Co wybieramy?
dzieciaki, co wybieramy? Przydałby nam się troszeczkę złomu. Jeżeli o to chodzi, więc... Znajmij go, ale po co mi on będzie? Nie widzę w ogóle sensu. Masz mało piwa, wiem o tym. Atak, no dobra, atakujemy. Ciekawe, czy w ogóle to przeżyjemy. To będzie teraz śmieszne. To będzie bardzo śmieszne. Musimy zniszczyć mu uzbrojenie, bo już się boję, że mogą na nas ostro pojechać. O, tu na nam się teleportował ziomek. I próbuje się pobić z Kozaczino, ale dobra. Kozaczino zaraz stąd ucieka. Dobra, rozwaliliśmy mu tarczę, co mnie bardzo, bardzo cieszy. I rozwaliliśmy mu też... rozwaliliśmy mu też uzbrojenie, co mnie także bardzo, bardzo cieszy. Tutaj oberwaliśmy też trochę, ale... O Jezus, o Jezu, o Jezu, jaki hardcore. Jaki kurde hardcore w ogóle. Lol. Teraz stąd szybko powietrze wyssać. Nie, nie przyjmiemy waszego poddania się. Nie ma tak dobrze. O, dobra, w sumie raczej damy im radę. Choćby nasze tarcze obrywało, ale oni nie mają uzbrojenia, więc to i tak nam dużo nie zrobią. Dobra. Mamy paliwo, mamy dodatkowy metal. Zamykamy wszystkie grodzia. I naprawiamy osłony. Chyba się palisz, jak pisze Peace Sniper. Bądź jak to woli Kubisus, on jest napalony. O lol. Widzowie ci spadają. Aj tam. Napraw pilota. Spoko, luzik, naprawimy. Olcie i pilota. Dobra, pilot już jest naprawiony. Aha, tutaj pilota, w sensie pomieszczenie pilota. Okej, luzik. Olka się naprawia. Czy naprawia się? Tak, masz... Gdzie są? Aha, Olcia jest tutaj, dobra. Powaliło mi się. Olcia jest tutaj. Ona trochę berwała, widzę, ale jest już luzik. Moskit, rozkazuje ci, umrzyj. nie ma tak dobrze. Dobra, skaczemy do sklepu. Tylko gdzie mieliśmy wyjście? To było wyjście. Dobra, to skoczymy tu i powinniśmy dostać się tu i do wyjścia. Taką mam nadzieję. Ta gra ma jakąś fabułę. Ma! Pośrednio ma. Zaraz wytłumaczę, jaką dokładnie ma fabułę. No i dobra, znowu sobie nic nie kupię. Ja pierdykam, jaka lipa. Ale w sumie nic ciekawego tutaj nie ma. Może jakąś broń mógłbym ewentualnie ruszyć, kupić, ale też tutaj nie za bardzo jest co kupić. Tak naprawdę. Nie ma co zbytnio kupować, więc raczej nie. Fabuła. Jeśli chodzi o fabułę, no to wygląda mniej więcej tak, że... wcielamy się w, powiedzmy, że w załogę statku Federacji, która ma jakąś ważną informację odnośnie obrony Federacji i trwa aktualnie wojna domowa i rebelianci zmierzają do systemów macierzystych Federacji i musimy przed tymi rebeliantami uciekać i dostać się do systemu Federacji. Pamela nadal jest z nami, to bardzo się z tego cieszę, chociaż na odległość mnie słyszy w jedną stronę. Znaleźliśmy statek rebeliantów niedaleko nas, jest bardziej przygotowany do transportowania niż do walki. Czy chcemy wdać im się w walkę? A chcemy, potrzebujemy ich dóbr, ich towarów. I dobra, tak, uderzamy teraz tym uderzymy w uzbrojenie, a tym uderzymy w tarczę. Najpierw rakieta w tarczę, a potem pomyślimy, co dalej. Będzie dobrze. Musi być. To ma być źle. Ja mam tylko lasery, więc to nic... No dobra, mają też rakiety i rozwalimy system zarządzania tlenem, więc nic fajnego. Rozdupcuję mi jeszcze troszeczkę osłony, co mnie także bardzo cieszy. Oni tymczasem rozdupcyli silnik. Też fajnie. Po prostu super. A, i nie mam w ogóle rakiet. Też fajnie. No po prostu super. Po
prostu bosko. Podałoby ten silnik naprawić jakoś, kurde. To nie ciekawe, tylko musimy uważać, żeby Olcia nam nie padła w międzyczasie. Tego byśmy nie chcieli. O kurde, uciekł nam skubaniec. LOL. Ja, Olcia, Olcia, uciekaj, uciekaj, Olcia. Uff, dużo nie brakowało. No i kurde, spierdzielili nam. Ja pierdykam, jaka lipa. Porażka na maksa po prostu. O. Nie lubię gier w kosmosie, pisze Pamela. Och, no nikt ci nie każe, kochanie, lubić gier w kosmosie. Wystarczy, że ja lubię, jeżeli o to chodzi. Bardziej do transportu niż do walki, mówili. Moskit zagrać w CIF 3, CIF 5 na True Story Location, Earth Map. LOL. Kali mówić Polska. No dobra, lecimy do wyjścia, nie ma innej opcji. Szkoda, że nie mam mantisów. No szkoda, niestety jednego mantisa miałem, ale to już dawna historia. Kurde, mógłbym kupić paliwo za dwie rakiety, cholera jasna. Ale no nie mam rakiet. Dobra, coś kiepsko, to widzę naszą przyszłość. No dobra, możemy lecieć przez sektor mantisów, bądź przez slugów. Nie wiem, czy slugowie są przyjaźni, nie jestem do końca pewien. O. Dobra, lecimy przez slugi, przez nebulę. Przez mgławicę. Zobaczymy, jak to się skończy. No to będzie wesoło, to już wam teraz to mówię. No tak, są slugowie. Czy chcemy zobaczyć ich? Understood. No to problem. LOL, oni są wrodzy. LOL, jaki beton. No to widzę, że zapowiada się ciekawa gra. Szczególnie patrząc po ich działach. Spoko. Coś jeszcze, że to będzie game over. No nie, jeszcze mnie atakują. Trollolololololol, jaki beton. Jakie w ogóle busy, jak śmią mi atakować. Jeszcze Olcie naszą. Jak śmią atakować Olcie w ogóle. Dobra, lecimy do szpitala. Oski, będzie jeszcze coś innego. Nie, no dzisiaj już raczej nie. Jeszcze pogramy z... No kurde, w sumie dopiero w 21. Myślałem, że jest później. Kurde, coś kiepsko to widzę. Musimy naprawić uzbrojenia, bo w tym momencie uzbrojenie nam padło. Więc ruchy. Trzeba hamów rozdupcyć. Dobra, rozdupcyliśmy ich praktycznie. No, kończ waś pan, wstydu oszczędź. Dobra, naprawiamy uzbrojenie i lecimy do tarcz. Dobra, uzbrojenie działa, co mnie bardzo cieszy. Dobra, szarki do tarcz, musimy naprawić jeszcze tarczę. Dobra, uzbrojenie działa, luzik, gites. O, tarcze ich oberwały, to też mi się bardzo podoba. O kurde, niezłe jaja się robią. Niezłe jaja. Chyba trzeba im te systemy uzbrojenia zniszczyć, kurde, bo nieźle nas rozdupcają. Rozwal grzyba. A rozwalam grzyba, rozwalam, staram się, naprawdę. Naprawdę się staram, co nie jest takie proste, dodajmy. No co za zezole, ja pierdykam, no jak można tak zezować? Jak można tak bezczelnie zezować? Nie mam tu przypadkiem pożaru. W przypadku mnie nie spaliło. Kurde, coś kiepsko to widzę. Moskit, uciekaj, no to w sumie nie będzie głupi plan. Chyba będziemy musieli spierdzielać, bo to w tym momencie nawet nie mamy rakiet, żeby mu przywalić. Zbytnio, kurde. Uciekaj, pisze Pamela. Ale zanim ucieknę, muszę naprawić silniki, no bez silników nie ucieknę. Więc i tak czy siak teraz nie mogę uciec. Czy tego chcę, czy tego nie chcę. Tak naprawdę.
Dobra, mogę uciekać. Ale w sumie tak, mamy przeciwko niemu teraz jakieś szanse, szczerze powiedziawszy. Nie ma poddawania się. Tak, teraz mnie chcieliście rozdupcyć, to i chcecie uciekać, tak? Nie ma, kurde, nara. Nie ma dobrze. No trochę obrywam, nie powiem. Ale oni bardziej obrywają, przynajmniej tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje przynajmniej. No i dobra. No i to było na tyle, jeżeli chodzi o ten statek. Zdobyliśmy trochę paliwa, jedną rakietę i złomu. Bardzo dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Siema Moskit, siema Robi Gameplay TV. Lol, jaki nick. Co by nam się przydało? Nie mam żadnego pojęcia, co by nam się przydało. Sklep by nam się przydał i kasa by się przydała, a tej kasy tutaj zbytnio w tym momencie nie ma. Co mi się nie za bardzo podoba. Musisz mieć więcej broni. No chciałbym mieć więcej broni, gdybym miał ich. Dobra, tu widzę, że jest jakiś statek Federacji, który także tam chowa się w mgławicy. Podlećmy do nich. Niestety nie znaleźliśmy ni niczego, ani nikogo, więc nic tutaj nam nie da. Nic to nam nie ma, nie da. Moskit, kiedy drewniane przygody albo odcinek szalego naukowca? Dobre pytanie. Rzekłbym, że w pewnym sensie nawet na swój sposób genialne. Wpisz Moskit, wpisz kod na kasę. Przydałoby się. Kolejny statek. Jest to statek Mantisów z teleporterem. Więc będzie wesoło, to już wam mówię, że będzie wesoło. Będzie bardzo wesoło, co mi nie za bardzo się podoba. Dobra, najpierw rakietą w osłony. Mam nadzieję, że ta rakieta nie spuduje i trafi, bo mamy tylko jedną rakietę. Oczywiście teleportują się na pokład naszego statku i próbują się dostać tymi tutaj drzwiami. Na szczęście zainwestowałem w troszeczkę mocniejsze drzwi, się muszą najpierw troszeczkę namęczyć, żeby się przedostać. Dobra, nie na szczęście nie spudowaliśmy. I tarcze leżą i kwiczą. Jest bardzo, bardzo dobrze. O, oni tutaj się próbują do naszych tarcz dostać, ale spoko, damy radę. Tylko jeden gościu. To luzik w sumie. W sumie bez tragedii. No, musimy jeszcze raz im tarczę rozwalić, bo inaczej będzie kiepsko. Dobra, Olcia, szybko do broni. Kurde, dobra. Zdołali tarczę naprawić, co mi się nie podoba. Ale dobra, trochę ich tak niszczymy ich. Dlaczego nie odetniesz im tlenu? No ale to bez sensu, oni ten tlen mogą naprawić. Bardziej się obawiam teraz ich broni niż tego, że oni nie będą mieli tlenu tak naprawdę. Jak zginę, to cię zabiję, pisze Szarki. Nie zginiesz, dasz radę. Dobra, przeżyliśmy, uff. Szarkiego trzeba trochę podleczyć. Trochę Szarkiego podleczyć. Kończy nam się paliwo, niedobrze. Bardzo niedobrze. Ale przynajmniej nasza ekipa jest naprawdę dzielna i stawia czoło wszystkim wyzwaniom, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Bardzo mi to kurde cieszy. Jednak dajemy jakoś radę odeprzeć te ataki wrogów, co nie jest wcale takie proste. Moskit, uwielbiam tę serię, a ty? Ale w sensie jaką serię? Nic tu nie ma. Tu mamy wołanie o pomoc i mamy sklep. O, bardzo fajnie. Możemy zaatakować statek slagów albo od niego uciec. O, to jest trudna teraz decyzja. Moskit na ratunek. No tak, jesteśmy na ratunek. Tak, tylko tak, ten atek, a to jest statek szlugu, slagów. To fajne. Statek slagów atakuje statek roków, transportowy roków. Pomóżmy im, a co? O kurde, no to będzie dobre. To będzie dobre. Ja już to czuję, że to będzie dobre. Sprzedaj drony. No spoko, sprzedam, bo mi się w sumie na nic nie przydaje. Kompletnie. Mają broń jonową, która nam zbyt dużo złego nie zrobi, co mnie bardzo cieszy. Mają też laser, który też nam dużo nie zrobi złego. Więc jest w sumie dobrze, nie jest źle. Damy radę. Dobrze, gdyby ten teraz osłona się odnowiła. Kurde. Kurde. W ogóle, o, czat mi się zresetował, jaki beton. Mamy pożar.
też nie jest dobre. Się to uzbrojenie im kurde zniszczyć, to jest jakaś masakra. Dobra. Uzbrojenie zniszczone, musimy naprawić tlen. Kup broń, gdy doleci do sklepu. No nie wiem, czy to byłby najlepszy pomysł. Czemu mi się resetuje czat? Czekajcie, bo mi się w ogóle czat szaleje, po prostu wariuje. Moskit, lubisz placki. Średnio. Wolę naleśniki. Czekajcie, mi się czat kompletnie resetuje, więc przez ostatnie kilkanaście sekund nie widziałem, kilkadziesiąt sekund nie widziałem, co tam piszecie. Mod czyści, moderator kasuje. Pewno Pamela dorwała się do ustawień moderatora. Za pierwszym razem ktoś zresetował, a można? Można pewno zresetować, możliwe. Moski, zniszcz moder grzyba. Staram się, staram, jak widać. Nie jest to wcale takie proste. Ale dobra, jeszcze tylko jeden strzał i będzie po nich. No i strzelasz, nie strzelasz. Dobra. To na tyle, jeżeli chodzi o tego pana. Ale troszeczkę oberwaliśmy. Nasz kadłub nie jest w zbyt najlepszym stanie. Tak nie za bardzo. Dobra, trzeba do sklepu podlecieć, ale wpierw polecimy jeszcze na jakąś misję. Tylko najpierw naprawimy... tutaj naprawimy silnik. No, naprawiaj, naprawiaj. Dobra, naprawiony. Olcia, ulecz się i zaraz lecisz do broni. I zaraz lecisz do broni. Dobra, skaczemy. Tu i do sklepu. Moskit, paliwo. O kurw. Mam nadzieję, że dostaniemy paliwo zaraz. Bo inaczej kiepsko to widzę. Kurde, ten gościu ma... trzy tarcze. O, man. To będzie wesoło. To będzie wesoło zaraz. Zaraz będzie koniec streamu. Dobra. Brywa. Kurde, abordażują mnie skubańce jedne i olcie biją. Jak możecie olcie bić? Kurde, i tak, tutaj tarcze oberwały. Niedobrze. Bardzo niedobrze. O kurde, coś kiepsko to widzę. Ojojojojojojo. No to... GG! ORP, twoja stara nie podołała zadaniu. Noob team. No cóż. Co za wstyd, pisze Pamela. Jaki tam wstyd, to jest normalka. W tej grze to jest całkowita normalka. Naprawdę.